Rząd zapowiada wsparcie dla gmin górskich, które w sezonie zimowym szczególnie ucierpiały z powodu wprowadzonych restrykcji. Łącznie to nawet 1 mld zł w ramach nowej tarczy finansowej. Po pierwsze, samorządy mogą umarzać podatek od nieruchomości. To jest bardzo ważne dla przedsiębiorców. Rząd będzie refinansował samorządom 80% kosztów. Druga forma pomocy to środki na inwestycje związane z branżą turystyczną. Łącznie na ten cel rząd przeznaczył blisko 1 mld zł. Jedna gmina może otrzymać maksymalnie 8 milionów. Przykładowo, jeżeli gmina uzyska na inwestycje, załóżmy, że chociażby tę maksymalną kwotę 8 milionów, to będzie mogła analogiczną kwotę uwolnić ze swojego budżetu, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Pieniądze trafią do gmin w ciągu miesiąca od podpisania uchwały. Warunkiem jest złożenie wniosku przez samorząd i pozytywne jego rozpatrzenie w resorcie.